Natalia już w tej chwili gra. Dobra, gra, ale też pojawi się za chwilę w studiu, czego będziecie mogli posłuchać właśnie u nas. Tak? Proszę, no to gramy. Często do niej wracasz. Kilka miesięcy temu Silesia in Love. To taki ostatni występ tutaj tak, u nas. Tak właśnie, Silesia in Love byłam w lecie tutaj. A Mayday teraz trzeci raz, to jest najlepsze tutaj. Mayday, ja kocham Mayday. Ale powiem ci, że takie stwierdzenie, że kocham Mayday, powtarza się bardzo często, bo to jest niesamowita atmosfera. Tak. O tym mówią wszyscy. Tak, to jest tak właśnie. Bardzo muszę pochwalić tych osób, które to właśnie organizują, bo to jest wszystko fajne. Też do artystów właśnie, to jest przyjemne i ta atmosfera tutaj to nie jest do porównania z czymś innym. Jesteśmy 20 minut po twoim secie na showroom. Jak atmosfera tam na lotowisku, na innej scenie? Tutaj to jest większe wszystko, ale u mnie też było super. Było full, było pełne. I też super była atmosfera, wszyscy tańczowali i ja bardzo, bardzo chcę dziękować Polsce, że mnie tak bardzo siły dają do grania właśnie. Właściwie przyjeżdżasz tutaj co rok, 2009, 2010, 2011. Coś się zmienia? Muzyka zawsze się zmienia, nowa muzyka jest. Ale tak myślę, jak wszyscy mają techno w sercu, to nie dużo się zmienia, też się nie ma właśnie dużo zmieniać, bo jest ważne, żeby ta atmosfera, co była zeszłego roku, żeby dzisiaj też była, bo wszyscy przychodzą dlatego, no nie?
a propos samego techno, Klaudia, skąd się wzięło to techno w twoim sercu? Jak to się stało? Miałam 13 lat i słuchałam muzyki, a wujek ode mnie miał Jeff Mills tape, CD, kasetę. No i właśnie chciałam więcej bum bum, no i dał mi Jeff Mills i od tego czasu tą kasetę słuchałam tak długo, że się zepsuła. Słyszałem, że pojawiła się w którymś momencie w Stanach, tak? I ludzie hip-hopowcy nauczyli się grać. Tak, no właśnie. To jest cholera jasna. Właśnie. Przecież wiesz, hip-hopowcy to raczej mówią cokolwiek tam, rapują, a nie grają, tak? Tak właśnie to było, że ja zawsze tańczyłam potem do techno, chodziłam do klubów, wyjechałam do Stanów, a tam tylko był hip-hop albo black. A poznałam kolegów, którzy mieli właśnie sklep do płytów, do techno i wszystko, i house i wszystko. I ja tęskniłam za tym techno z Niemiec, no i zaczęłam grać techno. I mój kolega był właśnie hip-hop i nauczył mnie techno grać. No proszę bardzo, to jest niewiarygodne, słuchajcie. To było bardzo fajne. Najczęściej tak się dzieje, że techno przywozi się z Europy do Stanów, a nie na odwrót. Prawda? A ty... Ale tak naprawdę Klaudia wyjechała do Stanów i tam została zaszczepiona tą muzyką i wróciła. To może ta europejska dusza w tobie. A ja przyniosłam też z Europy techno do Ameryki, bo też tam grałam. I też kumpel właśnie startuje też organizować party. Teraz nie gra już tyle hip-hop. Jeszcze ma występy, ale zaczyna grać techno i to bardzo mnie cieszy, bo... To jest, słuchajcie, świetna sprawa. Klaudia z nami i Klaudii set na antenie. Także wracamy Także wracamy do muzyki. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo, papa. A jak obiecaliśmy, wracamy do Klaudii, wracamy do tego, co mogliście na żywo usłyszeć w showroomie przez chwilę u nas teraz na żywo, także to jest Mayday wprost z katowickiego spotka. Mayday 2011 live tylko na Planecie FM.
Mayday 2011 na żywo na Planecie FM.
body. Dance your body. I want to go back. Że was tu nie ma. Jeśli chcecie jeszcze do nas przybić, no to
naprawdę to są ostatnie chwile, żeby się zmieścić na głównej scenie. Ale tak jak Klaudia mówiła, na każdej scenie w tym roku na Mayday jest pełna sala, krótko można powiedzieć. Chociaż sala to chyba za słabe słowo w porównaniu do tego, co tutaj się dzieje. Ale słuchaj, gdyby tak porównać, bo byliśmy rok temu, pamiętasz? Tak. Rok temu był taki moment, że ci ludzie troszkę się, powiedzmy, wiesz, jedni byli na jednej sali, drudzy na drugiej. Nie było tego tak widać, teraz widać to, że jest naprawdę mnóstwo osób i jest, na pewno jest więcej osób. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że część osób, które dostała, które kupiły sobie bilety, gdzieś tam zgarnęły wizytówki Maydaya, wiedzą, jak wygląda timetable, jak wygląda line-up i dokładnie przychodzą na swojego ulubionego DJ-a, producenta i tak dalej. Było mnóstwo takich wątpliwości przez to, że jest dużo artystów niekomercyjnych, że są takie nazwiska bardzo techniczne, czy to się sprawdzi, okazuje się, że tak, że to się sprawdziło. Właśnie, pomimo tego, że to są niekomercyjne nazwiska, to naprawdę ludzie pamiętają. Ja sam odebrałem kilka telefonów, kiedy będzie ten, kiedy będzie tamten i tak dalej, także byłem zdumiony tym faktem. Proszę nie zwracać uwagi na to, co się działo na początku Maydaya, na tej transmisji. Też tak musiało być, poczekaj. Tak musiało być, tak. Dobra, to co, a propos tych niekomercyjnych rytmów, Klaudia teraz cały czas za was. Mayday 2011 live z Katowic, ekskluzywnie, tylko na Planecie FM.
Day 2011 20 Young Life na planecie FM.
Play 2011 live tylko na Planecie FM. Klaudia Gablas cały czas dla was wprost z Mayday. Głośna. A my jesteśmy bardzo głośno na głównej scenie. Słuchajcie, będziemy trochę wspominać teraz. Dwa lata temu przynajmniej ja poznałem osobę, której z nami już nie ma. Jednego z najlepszych, z najpopularniejszych prezenterów, DJ-ów, producentów. Właśnie, DJ-ów i producentów tak naprawdę. On tutaj grał na scenie, mowa o Tillmanie. Tillman Ulmacher. Tillman Ulmacher, niestety nie ma człowieka już z nami. Właśnie, Romek, ty rozmawiałeś z DJ-ami z Starsze Live. Rozmawialiśmy tak na dobrą sprawę z Tillmanem u nas na antenie, pamiętam. Dwa lata temu, tak? Rozmawiałem zresztą z chłopakami z Starsze Live, oni też wspominają go. Tillman kiedy był w Polsce, on się... No, był totalnie zachwycony tym, co dzieje się właśnie w spotku, tym, co dzieje się podczas Mayday. To jest taki dowód też na to, że nie tylko główna edycja, niemiecka edycja, ale też właśnie ta polska edycja był totalnie zaskoczony tym, co się dzieje. No ale niestety, takie jest życie, Tillmana już z nami nie ma. Ale jest Sunshine Live, stacja, którą bardzo lubimy. Oprócz tego chciałem wam przypomnieć, nieco starszym pewnie planetariuszom, że Tillman to jest człowiek, który był producentem takiego projektu, który nazywał się Mysterious Arts. Na pewno pamiętacie numer Das Omen. Zapewne starsi słuchacze planety. Bardzo taneczny, znakomity numer, który kiedyś gdzieś hulał na wszystkich dyskotekach i to było strasznie dawno temu i właśnie dwa lata temu rozmawiałem z Tillmanem na temat tego projektu. On był bardzo zdziwiony, że my to pamiętamy, że lubimy właśnie takie numery. No i teraz możemy tylko wspominać tego przesympatycznego człowieka. A tak przy okazji wspomnę, no to jesteśmy ciekawi, czy są wśród was takie osoby, które na przykład mają jeszcze zapis pierwszych imprez Mayday i naszych transmisji. No właśnie, ja też jestem ciekaw, czy z 2000 roku ktoś gdzieś nagrał. Dobra, jeżeli ktoś ma, to podajcie koniecznie znak. Jasne. Wracamy do Klaudii. Planeta FM.
2011 na żywo na planecie FM. Thank you.